No jestem po raz kolejny, trzeci raz już dzisiaj i właśnie mówiłem, będąc na tamtej pasiece, o moim przedszkolu. Tu jest właśnie, jesteśmy w tej chwili na moim przedszkolu. Są moje odkładówki i tu właśnie jest też postawiona, widać, kostka brukowa jest postawiona, znaczy się, że tam nie ma mateczki, nie? One będą też podane w niedzielę. Tu i tam jest przed ostatnim, nie stoi, ale leży w poprzek położona, tam jest do sprawdzenia. Pozostałe wszystkie są z moimi mateczkami. Się wszystkie unasienniły. Tutaj. A dlaczego przyjechałem? Przyjechałem szybciutko zobaczyć, co się dzieje po podaniu kwasu. Okazuje się, że się nie dzieje nic. Wylotki są puste. No, tutaj nie wylatują pszczółki, ale aha, jedna wyleciała. Szkodzi zajrzeć chwileczkę, co tam jest. Hopsa, sprawdzimy, dlaczego one nie wylatują. Ile was tu jest w ogóle? O, tak podaję kwas. On się tu przykleił. Hopsa, pszczół nie brakuje. Hopla, poprawimy ten kwasik. No, idą w oczy. No. Przykryjemy pomału, nie ma nic do zgarniania, do podkurzenia. Także takie otwieranie ula jest trochę ryzykowne, ale niech. O, niech paruje. Na taki ulik podaję 15 ml, 15 ml kwasu. To przyjmując, że jeśli odparuje 7,5 ml w przeciągu 24 godzin, że to będzie stężenie te ppm dość dobre na te tak mały ulik, nie? Na tego typu, czyli normalny korpus, podaję 20 na dwie doby, co drugą dobę. Trzy razy, pierwszy raz. Myślę, że wystarczy, jeżeli nie, podam czwarty raz. Czego ja tu nie zrobiłem? A, jest. Jest. O. Właśnie. Odsuniemy, to nie sprzątałem tego, bo to wczoraj podałem szybciutko, czy coś się osypało tutaj. Oprócz mrówek i śmieci nie ma nic. Mrówek oczywiście mamy wszędzie pełno i kleszczy. Kleszczy w tym roku złapałem 5. 5 kleszczy. Do tej pory nie widać żadnych objawów. Okej, no ja tu nic nie widzę. Trzeba będzie to jeszcze przyjść, jak będę podawał jutro. To ja to jeszcze umyję, wysprzątam i. U mnie jest ciągły brak czasu, ciągle ten. A poza tym, no. Nie wszyscy wiedzą, jestem po zawale, biorę leki denasercowe. To mnie wszystko tak osłabia. To po prostu pół chłopak, kurczę. A jeszcze trzeba zarobić jakieś pieniądze i to tak. Się wszystko pieprzy, kurczę. Moja krzyczy, że porywam się z motyką na księżyc. No ale ja chcę coś jeszcze w życiu osiągnąć. Po raz kolejny coś zrobić. No. No setki nie zrobiłem tych odkładów. Zrobiłem to, co jest i tam stoją koło domu dwa, tam na tamtej pasiece dwa, no i na tej kolejnej pasiece stoją też dwa. O, wystarczy. Miało być 100, nie będzie, no po prostu. No pewnych rzeczy nie przeskoczę, jestem sam, jeden, nikt mi tu nie pomaga w tym. Sam przy tym robię. Mój mały, jak dostał strzała w czubek nosa, no to nie chce pszczół widzieć na oczy więcej. No i tak to wygląda, nie? Okej, okay. To jest ta sylfia, ona tu rośnie, jeszcze nie zaczyna kwitnąć, tu będzie kwiatek. Tu będzie kwiatek. To tak to wygląda z daleka. Ta roślina, ona jest w tej chwili drugi rok, w drugim roku zaczyna kwitnąć. No, nie potrzebuje jakiejś opieki, coś rośnie po prostu też dziko, nie? Dlatego ja ją posadziłem, nie wymaga żadnej pielęgnacji i tego. To, co muszę zrobić, podjechać i tutaj skosić, ale tak czekam na deszczowy dzień i wtedy będzie mniejszy oblot tych pszczółek i będę mógł tutaj wjechać z tego. Poza tym posiał lucernę, tutaj właściciel. Nie wiem, czy to mogę mu tu skosić, czy nie, czy to tak. Ach, to tak. Po prostu jestem nie u siebie, nie?
Ciągle ten polski wygnaniec, kurczę, nie? No, w każdym razie roślinka zacznie kwitnąć, pierwsze kwiatuszki. To co, o, tu ma takie kielichy. Tutaj ma kielichy, o proszę, woda jest, w tej chwili jest woda, nie? Tego pszczoły tutaj jeszcze nie znalazły, ale na tej sylfii, co rośnie u mnie na kwietniku w domu, pszczoły nie wszędzie jest, ale się trafia. Ona się, o, tutaj także jest mokro, wilgotno, nie? Czyli na tej sylfii, która jest koło domu rośnie, ona jest troszeczkę większa, no, z 20 cm wyższa jest. Ale taka gęściejsza, taka bardziej żywa. To tam widziałem, że przyleciała pszczoła i piła wodę stamtąd, nie? Także no, interesująca roślina. Daje i miód, i wodę dla pszczół. No, o, tutaj także jest woda, tu jest woda. Tu też jest woda. No, czyli w dni takie, nie na wszystkich, ale o, tutaj także, na tych większych jest, gromadzi się woda, nie? O. Woda i kleszcze. Właśnie z tej rośliny mam tam tyle kleszczy. Przechodząc tutaj na rękach, zaraz się uczepi ręki. Cały czas tutaj oglądam oczy, czy nie ma gdzieś, żeby się nie zawiązał jakiś, bo... No, idą później i w takie niezbyt przyjemne miejsca się wgryzają. No, te pszczółki też ładnie latają. One są też karmione. Podaję ciasto. Nie podaję syropu, podaję ciasto, ponieważ w zeszłym roku podawałem syrop. Ach, tutaj miałem taką reszkę miodu, wcisnąłem. Nie chcę otwierać, bo żeby nie wywołać rabunków. Takie dwa kubeczki tego miodu tam wcisnąłem. Miałem taki brudny miód. I myślę sobie, niech to wyczyszczą, niech to wezmą. No, ale podaję ciasto, żeby uniknąć rabunków. Przede wszystkim osy i szerszenie mi się tutaj. W zeszłym roku mnie wytłukły, wygoniły mnie z tamtego miejsca z przyczepy tutaj, nie? Bo tego, no to tak tyle szerszenia było. Trzy rodziny zniszczyły, zjadły szerszenie po prostu. Okej, to by było tyle, ja jadę, bo maluszka muszę zawieźć na trening. A moja dzisiaj pracuje, ma dyżur cały dzień, i rano, i po obiedzie, do późna wieczór. No, także musimy się jakoś uzupełniać. Życzę wszystkiego najlepszego, spróbuję te filmiki jeszcze dzisiaj wsadzić, bo będę z małym. Do tego, dlatego nie mogę iść po ten miód jechać tam robić. On nie chce iść do ten, właściwie ma 10 lat, mógłby siedzieć w domu, ale to... Nie chcę, sąsiedzi patrzą, coś się znowu, pojebane Niemcy, nie? Przepraszam za wyrażenie. No. Okej, wszystkiego najlepszego, do zobaczenia.